Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Orc Must Die, studia Robot Entertainment. Jest to gra Tower Defense wydana w 2011 roku. Mimo tego, że premiera była już dość dawno, to do dzisiaj ta gra cieszy się bardzo dużą popularnością wśród fanów tego gatunku. Mamy tutaj 24 twierdze do obronienia, 11 unikalnych typów wrogów, 19 pułapek oraz sługów, których możemy przywoływać, i system ulepszenia pułapek, który jest bardzo, bardzo ciekawy i satysfakcjonujący. Zacznijmy sobie nową grę. Ja włączę tutaj w trybie koszmarnym, ponieważ przeszedłem całą grę na obydwóch poziomach trudności, mag bitewny oraz koszmarny. Nie jest to żadnym już wyzwaniem dla mnie. Przejdziemy sobie do gry. I tutaj powita nas intro w języku polskim. Rozsiądźcie się wygodnie i obejrzyjcie sobie. Szybki pokaz sterowania. Taki podstawowy. Gramy wsadem, shiftem, spacją skaczemy, lewym przyciskiem myszki i prawym przyciskiem myszki. I sprzedajemy pułapki za pomocą R. Przepraszam. Gra teraz będzie ładować nam intro. Spędziłem 300 lat walcząc w służbie zakonu. Zabiłem tysiące orków, obroniłem dziesiątki szczelin. A teraz nadszedł mój kres. Poślizgnąłem się na krwi kobolda i rozbiłem sobie czaszkę o schody do strażnicy. I tym sposobem zadanie obrony tej fortecy spada na mojego tak zwanego ucznia. I to by było na tyle. Świat czeka zagłada. Jak widzicie, nasz mentor nie jest zadowolony z tego, że my przejmujemy obronę twierdzy, no ale musimy sobie jakoś z tym poradzić. Mamy tutaj tylko dwóch typów przeciwników, opancerzony ogr i ork wojownik, więc myślę, że nie będzie to zbytnim problemem dla mnie. Ja wezmę sobie tutaj kuszę, może do tego wezmę tą smołę, ścianę strzał, przydadzą mi się jeszcze łucznicy. No i jeżeli się uda, to podłogowy przypiekacz też by się zdał. W sumie jeszcze mam bardzo dużo miejsca. To może zrobię trochę inaczej. Wezmę sobie tutaj na drugim miejscu ten lodowy amul. Wezmę za to pierścień pioruna. Będę mógł sobie piorunami strzelać do moich wrogów. Wezmę sobie tą smołę. Ścianę strzał. Dodatkowo do tego może tutaj ten przypiekacz. I w sumie chyba to by było. No może jeszcze te zatrute kolce. I tyle może będzie dobrze. Jak widzicie, tutaj na koszmarnym poziomie trudności niestety orkowie biegną do mnie od razu. Nie mam czasu na rozstawianie pułapek. Gra jest tak skonstruowana, że muszę po prostu od razu walczyć z tymi orkami. Dzięki temu, że mam kuszę, swobodnie mogę sobie tutaj z nimi poradzić. Mam tutaj jeszcze kilku łuczników po bokach. Mogę użyć sobie pod prawym przyciskiem czarów. Tam z lewej strony u góry mam niebieski pasek many oraz czerwony pasek mojego życia bohatera. Jeżeli przyjdą takie duże ogry i jeden z nich mnie uderzy, to zostanę na chwilę zamroczony. I przez to moja postać straci bardzo dużo życia, a w pewnych momentach mogę aż przegrać. Spróbuję sobie tutaj dać ten podłogowy przypiekacz, no niestety tylko jeden, ale mam nadzieję, że uda się pokonać tych wrogów. Damy sobie tutaj burzę i mogę strzelać do nich dalej piorunami, jeżeli mi się tutaj załaduje to pięknie ładnie. Tutaj ta burza jest przez jakiś określony czas i ona strzela sobie do nich piorunami tak powoli. No jak widzicie, już się wytraciła. Muszę sobie jeszcze raz to dać.
I wszystko się tutaj to łączy w takie ładne combo. Dzięki temu dostajemy większą ilość punktów, czaszek i możemy sobie wykupywać kolejne upgrade'y do naszych pułapek. Jest to jedna z moich ulubionych gier Tower Defense ostatnich lat. W sumie w serii, bo jest jeszcze Ork Must Die 2. Myślę, że tamtą grę też wam pokażę. Jest bardzo wielka różnica wprowadzona do gry, ponieważ w Ork Must Die 2 gramy sobie w kooperacji. Tutaj niestety jesteśmy zdani tylko na siebie. Zrobię jeszcze sobie pułapki tutaj. No i jest tutaj jeden z większych przeciwników, opancerzony ogr. Niestety trochę źle zrobiłem, bo on jest bardzo, bardzo mocny i być może przez to przegram, ale zobaczymy. Mogę sobie go tutaj zwabić, on będzie chodzić za mną i mam nadzieję, że tamte pułapki, które mam, poradzą sobie z resztą orków. No i niestety, jest to co mówiłem, zostałem przyćmiony. Jeszcze trochę i ten ork powinien zginąć. Ja muszę sobie uciec. I świetnie, udało się. Jeszcze tylko kilku orków mi tutaj zostało. Ja się leczę tutaj przy tym portalu. Szczelinie. Jeszcze tylko kilku wrogów. Ja już mam dostateczną ilość pieniędzy, żeby sobie kolejne pułapki zakupić. Jak widzicie, jest to już trzecia, ostatnia fala. Więc za chwilę powinien być koniec. Ostatni dwóch wrogów. No i ten jeszcze jeden. I koniec. Świetnie. Tak, moi drodzy, wygląda rozgrywka w grze Ork Must Die w części pierwszej w trybie koszmaru. Nie mamy tutaj czasu na zastanawianie się nad budową pułapek. Musimy już mieć przygotowaną taktykę odpowiednio przed daną misją. Musimy sobie ją sprawdzić w trybie normalnym, na poziomie średnim maga bitewnego. Dzięki temu możemy sobie zbudować odpowiednią taktykę, przemyśleć to wszystko i odpowiednio się przygotować. Zbierając czaszki możemy sobie upgrade'ować wszystko tak dobrze, że później gra nie stanowi już żadnego problemu, chociaż w trybie koszmarnym jest to bardzo, bardzo trudne. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że spodobała wam się ta gra. Jeżeli ją już macie, polecam wam przejść, a dodatkowo jeżeli jesteście w stanie sobie kupić część drugą, to jest równie dobra jak część pierwsza, a do tego możecie zagrać sobie z przyjacielem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć!